Nauka języka angielskiego coraz młodszych dzieci staje się coraz bardziej popularna. Niektóre maluchy uczestniczące w zajęciach nie mają jeszcze roku. Małe dzieci chłoną wiedzę jak gąbka. Słuchają, naśladują, zapamiętują. Dlatego warto, by już przedszkolak zaczynał naukę języka obcego. Obecnie w każdym szanowskim przedszkolu maluchy mają możliwość poznawania angielskiego. W ostatnich latach jednak coraz popularniejsze stają się też zajęcia z języka obcego nawet dla kilkumiesięcznych dzieci metodą Helen Doron. Jej zwolennicy przekonują, że im młodsze dziecko zainteresujemy językiem obcym, tym łatwiej może go sobie przyswoić. Mimo iż tylko na początku słucha, po pewnym czasie zaczyna powtarzać, przez co łatwiej zapamięta gramatykę, jak i właściwą wymowę, czyli akcent. Metodą Helen Doron uczymy dzieci od 3 miesiąca życia, właściwie do lat kilkunastu. Czy to nie jest za wcześnie 3 miesiące, jak dziecko w ogóle nie mówi, tylko gaworzy? Powiem tak, proszę zwrócić uwagę na to, że języka angielskiego metodą Helen Doron uczymy się tak samo jak języka ojczystego. Dlatego też często ta metoda jest nazywana metodą naturalną. No a pytanie, od kiedy dziecko zaczyna się uczyć języka ojczystego? Niektóre teorie mówią, że już nawet w łonie matki, prawda? W Szanowskim Centrum Językowym, gdzie stosuje się metodę Helen Doron, najmłodszy słuchacz ma zaledwie 7 miesięcy. W zajęciach z tak malutkimi dziećmi uczestniczą oczywiście rodzice. Lektorka co 3-4 minuty zmienia technikę zajęć. Na przemian prowadzi zabawy ruchowe i umysłowe. Zajęcia dla najmłodszych na początku nie trwają dłużej niż 30 minut. Najważniejsze bowiem, by dziecko się nie znudziło. Jeśli polubi zajęcia, wówczas nauka staje się najbardziej efektywna. Dzieci, proszę zauważyć, że do 3 roku życia opanowywują bardzo trudną zdolność, bo nawet jeszcze, jeżeli prawidłowo nie artykułują wszystkich zgłosek, to rozumieją język ojczysty, tak? Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że do 3 roku życia to, co dziecko potrafi się nauczyć, jest strasznie skomplikowane, a jednak udaje mu się. Psycholodzy podkreślają, jak ważne jest systematyczne stymulowanie pracy mózgu małego dziecka dla jego lepszego intelektualnego rozwoju. Nauka angielskiego to świetny sposób. A zatem learn English.